Witajcie, witajcie, witajcie. Dzisiaj bardzo fajny, tani produkt, łatwy w przygotowaniu. Zachęcam do oglądania, oczywiście wszystkich zainteresowanych. Wszyscy wiemy, że każdy człowiek jest śmiertelny, bo celem życia nie jest żyć wiecznie. Przychodzimy na ten świat z niczym, odchodzimy z tego świata z niczym, bo wiadomo, trumna kieszeni nie ma, ale żeby odwlec trochę ten proces, zachęcam do przygotowania prostej mikstury. Mikstura ta likwiduje hormon stresu, czyli kortyzol, ale jeszcze ma także inne działanie, czyli powstrzymuje rozwój komórek nowotworowych, takich nowotworów jak nowotwór prostaty, nowotwór macicy, jajników i rak piersi. Także obniża cholesterol, ale jeszcze co najważniejsze, reguluje pracę serca. Jeżeli ktoś ma problemy z sercem, arytmię, zachęcam do sporządzenia tej prostej mikstury. Należy najpierw rozmiażdżyć dwie pestki awokado i żeby awokado, ta pestka nie była gorzka, należy ją porządnie wysuszyć. Jeżeli ktoś ma suszarkę do owoców, to super, zachęcam, ale jeżeli nie, to minimum 3-4 dni suszy w tradycyjny sposób pestki na świeżo, bo potem nie dacie rady, należy porządnie rozmiażdżyć, żeby były jak najdrobniejsze, oczywiście ile kto ma siły. Jeżeli ktoś ma siłę rozgnieść w moździerzu to na pył, to super, ale wystarczy to rozmiażdżyć. I do tego, do tej mikstury dodajemy także 2 łyżki stołowe korzeń tajga, syberyjski korzeń tajga. O tym korzeniu mówiłam niejednokrotnie, ale wiecie, kto ogląda i jest na moim kanale od dłuższego czasu, wie, że korzeń tajga, syberyjski żeńszeń, także był dodany do produkcji CBD. O działaniu i zażywaniu tej mikstury zaraz także się rozgadam. Te produkty należy dokładnie wymieszać. Następnie, jeżeli ktoś ma, bo to jest naturalny oczywiście produkt leczniczy, ja mam także zmodyfikowany mój wimber, taką jeszcze inną nowość, to jeżeli ktoś ma, to najbardziej naturalnym produktem będzie wimber, ale jeżeli nie, to zalewamy to spirytusem. Wchodzi tak mniej więcej 300 ml na 2 łyżki stołowe korzeń tajga i 2 rozmiażdżone pestki awokado. Awokado ma szerokie zastosowanie, także nawilża skórę. Tą miksturę, czekajcie, tą miksturę należy odstawić na dobre 3 miesiące w takim jakimś ciemnym, chłodnym miejscu. Dopiero wtedy przecedzić 2-krotnie przez gazę. I co teraz jest bardzo ważne? Zażywamy, żeby nie nadużywać tego, jeżeli ktoś przeżywa jakieś tragiczne chwile, śmierć kogoś bliskiego i tak dalej, to tak samo jak z CBD, nie nadużywamy. W tym przypadku używamy tylko 1 małą łyżeczkę od herbaty, naprawdę w stanach takiego przygnębienia, w stanach depresyjnych. Jeżeli ktoś ma taką długotrwałą bezsenność, zachęcam.
jakieś stany lękowe. Zachęcam, to jest bardzo tanie, proste w przygotowaniu, bo wiadomo, to też jest bardzo ważne, że nieskorumpowana, niczym żadnym systemem nieskażona jest tylko natura. Takie naturalne od tysięcy lat, proste w sumie składy, przepisy są najlepsze, ale wiadomo, to w dzisiejszych czasach byłoby nieopłacalne, gdyby każdy był zdrowy, potrafiłby sobie sam pomóc w domu. Tak jak zawsze mówię, nie jest mi szkoda głupich ludzi, którzy nie rozwijają się, nie uczą, wierzą w medycynę konwencjonalną. Ja nie chcę nikogo tutaj, broń Boże, zniechęcać. Niech każdy robi, co chce. Każdy ma swój rozum i robi, co chce. A odnośnie kortyzolu, hormonu stresu, to teraz, bo wiem, że zostały tam kilka osób moich takich ulubionych, na sam koniec coś fajnego opowiem. Wczoraj moja przyjaciółka mówi tak: a tak mi się nie chciało, po całym dniu ciężkiej pracy. Mówi: Jola, chodź ze mną na jumping, zobaczysz, będzie fajnie. Mówię: kurczę, tak mi się nie chce, ale dobra. Ja cię pierdzielę. Tak muszę zacząć to. Po godzinie skakania pod sufit, jak jakaś tresowana małpa, uwierzcie mi, po tej godzinie skakania, ja już widziałam tą bramę niebios, tego świętego Piotra, który wychodzi do mnie. Myślałam, że to są ostatnie chwile mojego tchnienia. Ja cię pierniczę, ja nie mówię, bo to trzeba dostosować do swojego rytmu. Ja was zachęcam oczywiście wszystkich do aktywności, ale chyba ja jednak zostanę przy tych spacerach w lesie i takie, nie wiem, jakieś nordic walking, takie proste, nie wiem, może jakaś siłownia, ale jumping nie, naprawdę. Ja już widziałam to. A jeszcze kilka dni temu przyszła do mnie koleżanka i mówi: Jeny, tak mi się nie chce, chodź ze mną, bo idę pierwszy raz na zumbę. Zobaczysz, tylko taki taniec będzie. Kurczę, po 5 minutach myślałam, że jestem w jakimś zakładzie zamkniętym w domu wariatów. Bo wiadomo, trzeba było klaskać, trzeba było drzeć gębę, żeby, no wiadomo, właśnie chodzi o ten kortyzol, uwolnić się od stresu. Godzinę tych wygibasów, wykrętasów, darcia gęby. Faktycznie to jest dobra terapia, ale jak już siedziałam w szatni i koleżanka na mnie tak patrzy, bo byłam normalnie purpurowa, czułam się, że chyba dym idzie mi nawet z uszu. I ona mówi: a co ty taka siedzisz sobie? A ja do niej mówię: ty mnie się pytasz, co ja sobie tak siedzę? Ty mnie po prostu, ty źle podeszłaś do tematu. Ty źle przygotowałaś mnie na takie wyjście, dziewczyno. Ty powinnaś najpierw, nie wiem, żeby rozluźnić moje gnaty, mięśnie, żebym ja była do tych wygibasów bardziej taka gibka, giertka i tak dalej, żebym miała tego powera do darcia tej gęby. Ty powinnaś najpierw zaprosić mnie na drinka, jakoś przygotować psychicznie, a nie tak z marszu poszłam z tobą, nie wiedząc, o co chodzi. Nie, no to tak, takie zabawne anegdotki z codziennego mojego życia. U mnie ten kortyzol jednak nie ma możliwości się rozwinąć, bo albo go wykrzyczam, albo go wyskaczę, albo i w inny sposób rozładuję. Życzę wszystkim oczywiście pięknego, miłego dnia. Do następnego. Pa!